Dobra, słuchajcie, witam Was na moim kolejnym elektronicznym materiale. Dzisiaj wreszcie coś innego, ale w gatunku RTV. Zobaczcie, udało mi się zdobyć za darmo. To jest około 40 cali telewizor. Tak, może nie jest, jakby to powiedzieć, nowoczesny, bo nie jest Smart TV, ale już z tych nowocześniejszych, płaski, tak, jeszcze mam do niego nóżki i pilota, zupełnie za free udało się przypadkowo zagarnąć z tak zwanej śmieciarka jedzie, tak zwanej grupy oddażowej. No ale cóż, generalnie telewizor jest do naprawy i dzisiaj będziemy się próbowali z tym zmagać, zaraz Wam pokażę, co się dzieje. Od razu mówię, pierwszy raz to robię, tak, nie jakby, no, może wyjść dobrze, może wyjść źle, może się uda, może się nie uda, zawsze są dwa uda, tak, zobaczymy. Na pewno nie traktujcie tego jako 100% poradnik, zaraz będziemy tutaj ogarniać ten temat. Dobra, zgaszę na chwilę światło, żeby było widać zarys naszej usterki. Dobra, włączam. Przedłużasz, jak widzicie, zapala się dioda standby. Tak, włączam nasz telewizor i jak widzicie, witają nas takie piękne dwie plamy. Jak widzicie, obraz mruga, a na ekranie z przodu widzicie, jaka ciemnica była przez chwilę. Zaraz Wam może pokażę. Funkcja tymczasowo niedostępna. Tak patrzę, jak to te ustawienia. Jak w te ustawienia wejść, żeby Wam pokazać, może wezmę pilota. Okej, gdzie jest menu? Tu jest setting. Zobaczcie, widzicie, jaki obraz jest w kratkę? Tu trochę jaśniej, tu trochę ciemniej. Tak jak widzicie, cały obraz w ogóle miga i mruga. Tutaj są takie dwie kropki białe. Tak, prawdopodobnie dwie żarówki, które ostały się, dwie diody, które ostały się i jeszcze w miarę świecą. Podobno ten telewizor zaczyna przygasać po jakimś czasie, gaśnie, gaśnie i tyle z obrazu jest. Tak, jak na razie, jak widzicie, coś tam widać. Jeszcze Wam pokażę, może zobaczymy sobie. No, widać takie ciemniejsze poświaty, tak, na tym telewizorze. Oczywiście, żeby nie było, pokażę Wam, że podświetlenie ustawione jest na 97%. Tak, i jak widzicie, ledwie już daje radę. No dobra, więc tak, wyłączymy sobie i zaraz będziemy go tutaj ogarniać. Dobra, moi drodzy, zaczynamy od wykręcenia śrubek, tak, bo musimy zdemontować obudowę. Mam nadzieję, że nam się to uda. Będziemy robić po kolei. Śrubki są wszędzie tutaj w przypadku tego telewizora. Myślę, że jeszcze jakieś ukryte śruby też tu dostaniemy. Tak jak widzicie, nie robię na stole warsztatowym, tylko robię na mojej kanapie, bo obawiam się, że na stole byśmy się z tym telewizorem nie zmieścili. Tak, zaraz Wam powiem, jaki to model dokładnie, bo zapomniałem Wam wspomnieć na początku materiału. Jak dojdziemy do tabliczki znamionowej, to sobie będziemy model zaraz patrzeć. Tu jeszcze zobaczcie, są śrubki. Poprzednia właścicielka mówiła, że nie wie, gdzie są śrubki do niego, do nóżek. Okazuje się, że śrubki są prawdopodobnie tutaj, więc wszystko w porządku. Dobra. Już Wam mówię, jaki to jest model telewizora. Telewizor 42LF 5060. Okej. Dobra, słuchajcie, rozkręcone. Tak, tu po prostu tak. Po brzegach macie śrubki z każdej strony. Z góry macie śrubki tam przy logu LG. Tak. Z drugiej strony też macie śrubki i tutaj mamy dwie śrubki tu w tych tunelach. Mamy jedną śrubkę tu i jeszcze jedną śrubkę tutaj.
Dobra, i teraz powinno nam to zejść delikatnie. Aha, jeszcze musimy śrubki od nóżek odkręcić. Po dwie z każdej strony. Widzę, że tu też te śruby do wykręcenia. Dobra, zaraz wam pokażę bliżej, może się uda. Ja mówiłem, że się czają gdzieś śruby na nas. Hop i hop. Jeszcze są chyba tam dwie, zaraz zobaczymy. Widzicie, i człowiek myślał, że odkręcił wszystko. I się okazało, że jednak nie. Trzyma śrubka przy gniazdach. Zresztą chyba ostatni telewizor z ery tych płaskich, które miał eurozłącze. Teraz już chyba nie ma eurozłączy w tych telewizorach. Dobra, mamy obudowę, ściągamy. Dobra, i mamy, słuchajcie, drobnice. Nie co tu dużo mówić. W porównaniu do telewizorów kinoskopowych, to tu mamy drobne wynalazki. Zobaczcie, mamy zakurzone kondensatory. Tak, trzeba będzie to przeczyścić. Głośniki dwa, tak, tutaj stereofoniczne, znaczy stereo, te dwa głośniki. Też płaściutkie, sześcioomowe. I mamy jeszcze, zobaczcie, taśmę matrycy, tak, którą zaraz będzie trzeba spróbować zdjąć. Taśmę od panelu, ja to mówię, przyciskowego. Same taśmy i przetwornica na zasilaczu. Mam nadzieję, że nie będzie kopać. Dobra, i teraz tak. Trzeba będzie odkręcić ramkę. Tak, tu trzeba będzie bardzo delikatnie to ogarniać. I zaraz tu zobaczymy, co będzie dalej do zrobienia. Ten telewizor to się nie mieści cały w kamerze. Dobra, odpinam wtyczki. Teraz tak. Te taśmy trzeba delikatnie tutaj odłączyć. Tak, to jest na takie wsuwki. O, jak widzicie, wysuwa się bez problemu. Dobra, teraz tak. To złączę do góry i taśma nam powinna wyjść bez problemu. Tak, dobra. Teraz tak, tutaj będę pochwalił dnia przed zachodem słońca, ale w miarę to proste jest wszystko zbudowane jak na razie. Dobra, tutaj od przycisków, tak. Dobra, teraz tak, tutaj tą taśmę od matrycy wyjmiemy też. Aha, nie, to jest tylko łączka, złączka do tego, dobra, no. Do płytki, okej, do płytki tej tutaj, a na dole. I teraz z tej płytki wypinamy taśmę matrycy. Tak by wyglądało. Tylko nie uszkodzić złącz, dobra. Raz i dwa. To są taśmy takie jak w wyświetlaczach, tak. Tych wyświetlaczach takich w nawigacjach i tak dalej. Dobra, i teraz tak, żeby nie było, że nas coś zaskoczy, odkręcimy sobie ten panel z przyciskami. Tak, i zobaczcie, i dzisiejsza technologia, to jest płaski telewizor, parę taśm, parę kabelków i macie, jakby to powiedzieć, wszystko. A w tych telewizorach starego typu to było tego, a było. Dobra. I teraz odkręcamy sobie ramkę. Bierzemy mały śrubokręt i odkręcamy ramkę. Tak, są tu trzy śruby, które musimy wykręcić. O, teraz wam pokażę. I druga. Analogicznie z lewej strony też jest trzecia śruba. Jak mówiłem, słuchajcie, z każdej strony są po 3-4 śruby wkręcone. Na górze ich chyba było najwięcej, było raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć śrubek na górze. Tak, ale jak rozkręcimy wszystko, to na szczęście te śruby nie są jakoś bardzo zostane. Tak, może ktoś już tu kiedyś coś robił, grzebał. To jakby to powiedzieć, dostaniemy się do wnętrza ziemi i zobaczymy wreszcie, co boli ten telewizor. Najgorzej to będzie matrycę wyjąć, bo
Matryca to strach, że pęknie, albo się połamie, albo nie wiadomo, co z nią będzie. Dobra. I teraz tak, musimy wywrócić telewizor na drugą stronę ostrożnie i zdejmiemy ramkę. I teraz tak, moi drodzy, żeby zdjąć ramkę, to musimy jeszcze takie zatrzaski, to jest parę zatrzasków z każdej strony, trzeba było podważyć. Tak, te zatrzaski są tutaj, o, one są, zaraz wam pokażę, gdzie, o, takie zatrzaski są tutaj i trzeba je delikatnie tutaj, te blaszki, ponaginać, żeby ta ramka nam odskoczyła. Dobra, bierzemy ramkę, tak, mam nadzieję, że z drugiej strony też się uda. Dobra, mamy ramkę zdjętą. I teraz najgorszy element naszego telewizora, matryca. Matryca, żeby nie uszkodzić, jakoś musimy ją sposobem wyjąć. Tylko tak myślę, jak to zrobić, żeby nie pękła nam ta matryca. Na rogach, słuchajcie, odkryłem, że tu są takie zatrzaski. I te zatrzaski prawdopodobnie trzymają matrycę i trzeba to zaraz jakoś zdemontować. Tak jak widzicie, te zatrzaski się tu trzymają i trzeba to jakoś zdjąć delikatnie, bo to powinno zejść razem z ramką. Dobra, odkręciłem jeszcze ze spodu parę śrubek, trzy dosłownie, i tam generalnie musieliśmy jeszcze zdemontować głośniki, tak jak w tych pudełeczkach, plus jeszcze taka listewka tam odjechała. Będę wam pokazywał, gdzie to przykręcić, jak będziemy składać ten telewizor, i to dało nam możliwość dostania się jeszcze do reszty zatrzasków, tak, które musimy stąd wywalić. Ok, i teraz trzeba matryckę podnieść zaraz do góry. I teraz zobaczcie, trzeba bardzo ostrożnie, tak, takie tutaj są gumowe zatrzaski, trzeba je delikatnie odgiąć i płytkę, tak, o, z taśmami sygnałowymi od matrycy trzeba wyjąć. Zobaczymy, co nam jeszcze tutaj go trzyma, gościa. Mam nadzieję, że już nic. I że matryca grzecznie zajmie. I zobaczcie, matryca zdjęta, ale swoją drogą ktoś, kto robi zatrzaski, matrycę na zatrzaski, to powinien dostać Nobla w dziedzinie głupoty po prostu, bo to jest pierwszy krok do zbicia tej matrycy. Jak się nam coś wygnie albo coś, mam nadzieję, że u mnie się nic nie wygięło aż tak, żeby pękła ta matryca. Dobra, i teraz tak, zdejmujemy takie ekrany. O, proszę bardzo, tak. Wyjeżdżamy z tym i mamy, słuchajcie, dostęp do diod. Widzicie, mamy diodki. Słuchajcie, muszę z tymi ekranami stąd jakoś wyjść. O, dobra, i mamy, słuchajcie, zobaczcie, dostęp do diodek, tak, do świecidełek. Tu zresztą niektóre świecidełka, widzę, już nie mają, stąd pewnie te białe plamy, bo nie mają tych soczewek. Dobra, i zaraz tutaj, jeśli mi się uda pościągać to, tak, jeszcze tą plandekę ci uda ściągnąć, to zaraz będziemy wymieniać te listy. Słuchajcie, teraz tak, jeszcze jedna brudna robota. Telewizor odwróciłem i teraz musimy wszystkie, tak, takie trójkąciki odstające powciskać, najlepiej kombinerkami, tak, żeby móc zdjąć tą plandekę. O, dobra, słuchajcie, rozbebeszyłem cały telewizor finalnie, bo jeszcze
pozostał jeden drażniący temat, mianowicie musimy jeszcze wysunąć takie zatrzaski, tak podważacie z dwóch stron, pokażę wam potem jak będziemy składać i to się przesuwa, niestety dwa się złamały, ale to nic. Dobra, i teraz tak, zobaczcie ile odleciało tych soczewek od tych LEDów, to jest w ogóle nieprawdopodobne. Czy ktoś to próbował drutować, naprawiać, nie wiem co z tym robił, tak? Czy to samo z wiekiem odpadło? Dobra, przewracamy telewizor. Tak, i teraz zobaczcie, zdejmujemy. Poszło. I teraz zdejmujemy, słuchajcie, naszą dyktę. Jak ja to mówię, dykta świecąca. Dobra. I mamy dostęp, słuchajcie, do naszych żaróweczek. Wygląda to tak, tak każda... O, nawet jeszcze jakiś impuls był, widziałem, bo jak dotknąłem, to mrugnęło. Każda, zobaczcie, taki moduł składa się z dwóch połączonych ze sobą płytek. Tak, tutaj jedna dioda już wyraźnie spalona, zaraz wam pokażę. Tam na górze widzicie, ta brązowa diutka jest taka popalona. Parę by się też tu znalazło innych. I dobra, i teraz musimy, zanim my to zdemontujemy, to musimy wypiąć tasiemki. Wypinamy tasiemki. Dobra, zobaczcie, pokażę wam na jednym, tak, że to jest tak, że podważamy sobie takie pstryczki, tak, i wyciągamy tak do góry. Trochę się mocowałem z tym początkowo, ale udało się wyciągnąć. Dobra, i teraz musimy zerwać listewki. Tak, zaczniemy sobie od dołu i będziemy zrywać każdą listewkę po kolei. One są na taśmie dwustronnej zamocowane, więc nie będzie łatwo, ale może się uda. Dobra, moi drodzy, mamy wyjęte wszystkie paski zerwane. Tak, łatwo było, bo generalnie paski nie były przyklejone jakoś mocno. Tak, rozwaliła mnie dioda spalona, zwęglona, pokażę wam później. Tak, nie wiem, czy to czyjaś robota, czy to robota po prostu fabryczna, że to się przepaliło. Rozmawiając z moim znajomkiem, uznaliśmy, że to jest robota, że to nasi nie byli, tylko po prostu to się samo chyba przepaliło. Dobra, kupiłem, słuchajcie, diody, tak, na takich paskach. I teraz tak, tu już mamy od razu taśmę. Tą taśmę możemy już zerwać, tak, tą ochronkę, i będziemy przyklejać. Ważne, żeby, słuchajcie, tą część, tak, przykleić. Zaraz pokażę wam jak. Tu, o, w tą stronę, bo tu będzie dalsza część jakby tego ciągu. Dobra, odklejamy naszą taśmę. Tu są porządnie przyczepione te przyłącza. I teraz musimy, słuchajcie, to przykleić w miarę tak jak było. Widzicie? Tak, jakiś w ten sposób to było. Dobra. Mniej więcej tak. Ok. Dobra. I teraz tak. Sobie pogrupuję, bo ja to mam w folii. Jak widzicie, te paski mam w folii. Dobra. I jeszcze powinny być ta... Tak, tu jest ta część wkładana. Dobra, czyli tu są wtyczki, a tu są te wkładane. To są wkładane, to jest na wtyczkę. I powinny być jeszcze dwie na... Tak, to jest na wkładany wtyk, a to jest na wkładany wtyk, bo one są krótsze. Dobra, tak, i zrobimy dla testu, moi drodzy, zrobimy dla testu pierwszy ciąg. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, czyli bierzemy sobie ten krótszy, zrywamy taśmę ochronną.
Hop. Widzicie, widzicie, widzicie. Dobra. I teraz sobie musimy podłączyć te diodki. Tak. O, pyk. I przyklejamy dalszy ciąg. O. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. O. Proszę bardzo. Pierwszy ciąg mamy zrobiony. Zaraz będziemy kłaść kolejne. Druga taśma, tak, drugi rząd. Odrywamy zabezpieczenie. Taśmę, zobaczcie, od razu taśma w gratisie, nie trzeba tego jakoś tam bardzo. To jest wielki plus, nie trzeba kłaść tych taśm dwustronnych. Dobra, tak, i teraz zobaczcie, przyklejamy. Tak, na początek przyklejamy tak, żeby nam się zgodziło to z tymi wypustkami. Tak, czyli mniej więcej, musi być mniej więcej na równi z tamtą listwą. O, tak gdzieś, o, idzie tu. Dobra. I teraz bierzemy drugą listewkę. Tak. Zrywamy. Taśmę. Hop. Hop, 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 hop. I dołączamy tutaj, widzicie, na wtyczce i kładziemy następne. Kładziemy kolejny ciąg. Partia, tak, tych taśm LED-owych. Hop, jak widzicie, łatwo to schodzi. Idziemy tu o pierwszą stronę. I teraz mniej więcej tutaj. Tak, żeby nie było krzywo. O, zresztą tu wam te pachołki, tak, dystansowe pokazują, jak to powinno być. Szkoda tylko, że taśmy te dwustronne nie mają miejsca na te pachołki, no ale mniejsza o to. Mam nadzieję, że jak się to podgrzeje, jak telewizor będzie działał, to się to nie urwie. Dobra, i nie spadnie. I jeszcze jedna ta listewka, tak, i zaraz ostatnią turę zrobimy. Dobra. Podłączamy, pyk. Mamy są łączone, jak widzicie, w takie ciągi. Wygląda, tak się prezentuje. I teraz ostatni krok. Musimy podłączyć wszystkie przewody. O, zobaczcie, one są na wciski, tak, to nie są żadne wsówki. Po prostu wciskacie. Mam nadzieję, że bieguny dobre, ale raczej jak sprzedają na znanych portalach aukcyjnych diody do telewizora danego modelu, danej marki, to raczej nie powinny być złe. Raczej gdyby, słuchajcie, ktoś kupował takie sztukowane, to mogłoby być złe, a to powinno być dobre. Dobra. No i teraz, słuchajcie, pozostaje nam tylko poskładać i sprawdzić, czy działa, czy nic się nie zbiło. Dobra, na początek kładziemy tą tekturę, którą zaraz będziemy zakrywać. No, wszystko podłączyłem, żeby potem nie było niespodzianek, że coś nie będzie kontaktować, któryś ciąg. Wreszcie, zobaczcie, wreszcie te diody są tak, jak powinno być mniej więcej. Tak? Nie są tak jak były tam, że wypadła połowa i w ogóle myślałem, że gdzieś na rogach są te diody, a finalnie okazało się, że one połowę odpadały i no. Weszło. Tak wygląda. I tak się to prezentuje. Musi najść na te wypustki, jak widzicie. Dobra. I teraz musimy po kolei. Jeszcze tu nie weszło. Zrobimy poprawkę.
Teraz zobaczymy, bo może krzywo, a może nie tak. Tutaj ci tak. Dobra, to powinno iść w ten sposób. Zaraz zobaczymy. Albo... No to nie jest czasami źle wycięte. Teraz zobaczymy. Albo krzywo przyczepiłem, co gorsza. Dobra, i tu. Hop, i hop, i hop. Tak, to musi powchodzić takie pustki. O. Tak, może być delikatnie krzywo przyczepione, dlatego pewnie osłonka będzie trochę krzywa. Ale nie powinno być to jakieś przeszkody wielkie dla nas. Dobra, ważne, żeby powchodziły te diody. I teraz po kolei, słuchajcie, wkładamy takie zatyczki i te wsówki na miejsce. Gra w statki się kłania. No i moi drodzy, wszystkie zawleczki powtykane. Jeszcze chyba jedna została do wytknięcia, ale to za chwilę. Na razie przerwa na, powiedziałbym na papierosa, ale ja nie palę. Tak, przerwa na herbatę i na łazienkę i zaraz wracamy do tematu. Jeszcze zanim pójdę, to założymy sobie te pierwsze płachty matrycy. Dobra. Siadam, tak, mam płachtę matrycy. Dobra, i teraz trzeba to założyć, zgrać to jakoś ze sobą. Dobra, i zakładamy, tak żeby to wlazło na te tutaj o, wypustki i od góry. Dobra, słuchajcie, samo. Powracam po krótkiej przerwie. Tak zwanej reklamowej, a raczej nie reklamowej. I teraz tak, musimy, słuchajcie, założyć matrycę. Ja może to zrobię przed tym, przed pokazaniem wam, tak, a resztę już dopchniemy sami, znaczy razem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I zobaczcie, mniej więcej spasowane, to teraz musimy bardzo delikatnie się obchodzić z tym tematem. Musimy podopychać te zatrzaski. O. Tu weszło, tu weszło, tu weszło i tu weszło. Dobra, i teraz z każdej strony też musimy podociskać. Hop, hop, hop. I z drugiej strony też musimy docisnąć, żeby nam zatrzaski wskoczyły od góry. Zaraz też wciśniemy. Kolejny nasz krok to jest upchnięcie, słuchajcie, tych taśm. Tak, z tą płytką. Ostrożnie, żeby nie urwać taśmy. Tak, trzeba delikatnie podważać palcem ten gumowy zatrzask, żeby płytka nam weszła. Słuchajcie, teraz tak. Przetrzemy od razu matrycę. Tak, suchą szmatką na razie, potem będziemy wycierać jakąś inną. O, żeby była w miarę czysta. Tak, to i tak będzie paluchami jeszcze zabrudzone, więc nie będziemy... Okej, dobra. I teraz tak, trzeba przewrócić telewizor na drugą stronę. Ja wezmę go, najpierw usunę te ostre elementy, żeby nic się w matryce nie wbiło i nie porysowało i zaraz będziemy przykręcać. Dobra, drodzy, to tak, jedziemy z tematem, nałożyłem izolator, wow, ale mnie strzelił ten kondensator w tej w przetwornicy, może ja go wezmę przez ręcznik, zaraz się będziecie ze mnie śmiać, ale serio, strzelił mnie.
Bo dotknąłem od spodu, naładowany był chyba. I powiem wam, że tak po konkrecie walnęło. Elektryka prądnotyka, ale nie będę mówił dalej. Dobra. Okej. Ciach. Dobra, czy to już jest tak jak powinno być? Chyba nie. Czekajcie, bo on teraz leży odwrotem do mnie. Czyli płytka powinna być, zaraz sobie na zdjęciu zobaczymy jak. Wtyczka, aha, wtyczka musi być od spodu, dobra, czyli tam jest jakby spód. Tak, czyli weźmiemy, przełożymy w ten sposób, o. Dobra, wezmę tak, żeby mnie pizgało ten prąd. Okej, dobra. Mamy dobrze. Pamiętajmy, żeby ten izolator podłożyć tak, żeby się nie stykało podłoże z resztą. Dobra, podłączamy. Widzieliście, wszystko naładowane tu jest, bo jak dotykałem te diody, to też migało. Dobra, i teraz tak, po kolei przykręcamy. Jeśli tak mniej pieści niż jak ja to mówię, telewizor kineskopowy, bo kineskopy potrafiły mocniej ładnąć. Teraz tak, płytka z gniazdami przyłączeniowymi. Tak. Do zamocowania, do przykręcenia. I zaraz, słuchajcie, będziemy... Tu coś jeszcze wskoczyło na miejsce, jakieś... Tak, tu te zatrzaski wchodzą jeszcze resztkami sił. I zaraz będziemy, słuchajcie, podłączać... podłączać, zaraz będziemy podłączać dalszą część, tak? Kolęgłośniki i inne takie wynalazki. Tu trzy śruby na razie, zaraz pewnie będzie jeszcze jedna. Dobra, warto sobie zdjęcia odpalać, żeby zobaczyć jak to szło. Dobra, tu założona pierwsza wtyczka, zasklepione taśmą. Podłączamy. Idziemy dalej. Słuchajcie, taśmy od razu jak są na tym, na dzień dobry. Tak. O. Trzeba tak zamknąć gniazdo, to są gniazda takie normalne, tradycyjne, jak w wyświetlaczach, w nawigacjach na przykład te złączki są, tak wpinacie. I powinno nam trybić, zaraz zobaczymy. Dobra, pyk pyk, tutaj widzę wypadło z tych prowadnic, tak. Tu jest git i teraz zaraz będziemy tu zakładać głośniki i tą listewkę. Zaraz wam pokażę, bo ja tej chyba wam listewki nie pokazywałem, jak to powinno tutaj siedzieć. Uwaga, listewkę na dole zakładamy w ten sposób. Zobaczcie, tu są te nasze wypustki od ramki. Tak, one zakładane tak, żeby połówka listewki, ten wypustek znalazł się między taśmami. I teraz głośnik jeden w takich pudełkach, zobaczcie, fajnych. Dobra, w sumie ciekawe ile te głośniki watów mają, podejrzewam, że niewiele. Dobra, na wcisk i drugi głośnik mamy pod starymi diodami, tak, też wkładamy tutaj, ok, podłączamy. I zaraz będziemy, słuchajcie, bawić się w, no, w przykręcanie. Tak, tu idą małe śrubki, zaraz wam pokażę, gdzie dokładnie. Dobra. No, pod taśmami te taśma jeszcze resztkami sił się trzymają. To jest plusik. Dobra, i skręcamy małymi śrubkami.
Tak, tutaj na... tutaj są dziurki tak poznaczone. Łatwo to poprzykręcać tą listewkę. Dobra, słuchajcie. Ostatnia rzecz. Tak. Na teraz wchodzi taśma od połączenia płyty z matrycą. Ok. Dobra. I pyk. I mamy, słuchajcie, wynalazek gotowy. Teraz tak. Aha, jeszcze przycisk. Zapomniałem o najważniejszym wynalazku tego punktu. Czyli musimy zamontować włącznik. O. Dobra, tak. I przykręcimy go na dwie śruby, a przy okazji podłączymy ciach. Dobra. No i mamy, słuchajcie, gotowe. To zakręcimy i zaraz, za chwileczkę, już za momencik będziemy zakładać ramkę. Uwaga, zakładamy ramkę matrycy. Tak, ona wchodzi o w ten sposób i wchodzi w ten sposób. I tu powinna najść nam tu. Tak, musimy ją trochę ponaciągać, porozciągać. Delikatnie, żeby nam nie pękła. Razem z matrycą, bo by była szkoda. O, jest tu. I chyba przycisk, słuchajcie, wchodzi. Za chwilę, chyba się pośpieszyłem z lekka. Zaraz zobaczymy. Tak, muszę sobie moje foto odpalić i zobaczyć, jak to... Tak, przycisk wchodzi... Z tego, co widzę, to chyba przycisk wchodzi tak, wchodzi pod ramkę, czyli musimy zdemontować przycisk, ramkę na chwilę ściągnąć jeszcze, tak, i ściągniemy przycisk i zaraz założymy ramkę z powrotem. Ramka, tak, przycisk wymontowałem. I teraz tak, rameczka idzie do ponaciągania. I zaraz będziemy ją tu zakładać. Dopiero teraz, moi drodzy, możemy wepchnąć naszą płytkę z przyciskiem. O, i teraz wszystko się jakby zgadza. Zobaczymy, może jeszcze kurz się uda tutaj odkurzyć delikatnie. Dobra, i teraz tak, skręcamy na dwie śruby. Może ja tak powiem wam, że tak się trzęsę o tą matrycę, bo to jest najdelikatniejsza rzecz w telewizorze. Dobra, i teraz jak założymy sobie już tylnią płytę zaraz, to będziemy się bawić w podłączenie. Zobaczymy, czy zadziała ten telewizor, czy nam nie zadziała. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu jeszcze płytkę dokręcimy zaraz. O, bo zostały nam dwie śruby. Tak. Zobaczcie, ale płyta z bezpiecznikiem. Po tak zwanym Made in China. Spodziewałem się, że bezpieczników będzie mało, a tu jednak są bezpieczniki. Dobra. Ok. I teraz jedziemy ze śrubkami. Dobra, słuchajcie, jeszcze przyczyścimy z kurzu płytki. Tak, tą moją miotełką elektryczną, którą mam do sprzątania. Zaraz będziemy odpalać nasz telewizor. Zobaczymy, co z tego wyszło. Diody numery same później.
Dobra, i teraz od razu możemy w marszu drugą płytkę przyczyścić. Dobra, przed sprawdzeniem założymy sobie pokrywę. Tak. I zaraz włączymy i wielka chwila będzie, zobaczymy czy zadziała, czy może nie, czy może już będzie na straty. Zaraz zobaczymy. Podłączę kabel, tak, naszą trójeczkę i sprawdzimy jak to nam zadziała. Dobra moi drodzy, wielka chwila, odsuńcie się jeśli miałoby coś wybuchnąć. Do góry nogami będzie, od razu mówię, bo tak leży. Tylko go przewróciłem na razie. I co? Zobaczmy. Działa! Zobaczcie, podświetla obraz. Aha! Chyba. Zobaczcie, na pełnym jakby to powiedzieć, podświetleniu obrazu. Pięknie. Podoba mi się to. Zobaczcie, plansza ta sama, którą wam rzucałem wcześniej. Wszystko śmiga póki co i mam nadzieję, że tak zostanie. Dobra, skręcamy. O, powiem wam, że się cieszę mega. Skręcamy i zaraz myślę, że go postawimy już, to zobaczymy sobie, jak on będzie działał. I teraz zobaczcie. Podliczymy sobie koszta naszego telewizora. Słuchajcie, ten telewizor, uwaga wszyscy, trzymajcie się, żeby nie upaść, tak, żeby nie spaść. Jak siedzicie na dywanie, to lepiej, żebyście z niego też zeszli, bo też spadniecie. Ten telewizor, proszę Państwa, kosztował 100 zł. Telewizor za darmo. Podświetlenie 100 zł, tak, no nie wliczam przesyłki, bo to... jakby to powiedzieć jest, no, groszowa sprawa, tam 8 zł, czy tam 9, góra 10 i zobaczcie, telewizor, mam nadzieję, że kolejne lata podziała bez problemu i wszyscy, którzy mówią, a gwarancja się skończyła, telewizor się zepsuł, wyrzucamy do śmieci, idziemy do RTV, kupujemy kolejny telewizor za 3000, żeby za 2 lata się zepsuł. Proszę bardzo, wystarczy chwila samozaparcia, chwila zdyscyplinowania swoich rąk, tak, swojej cierpliwości i macie swój ulubiony telewizor, dalej działający, dalej taki sam jak był. Nie musicie wymieniać, nie musicie się męczyć, nie musicie kupować gwarancji wszystkich zbędnych, tak. I nie musicie też wydawać 500 zł na serwis. Jak potraficie, róbcie sobie sami, macie satysfakcję. Jeszcze przy okazji dowiecie się, jak jest zbudowany telewizor, co też jest dużą nauczką. Tak? Bo jak widzicie, ten telewizor jest nieco inny niż kinoskopy z tamtych lat. Dobra, słuchajcie, ostatnia rzecz, która nam została, bo póki co telewizor będzie stał, aczkolwiek może kupię wieszak i go po prostu powieszę, bo on jest tak wielki, że nie wiem gdzie ja go postawię. Dobra, przykręcamy na razie nóżki, tak, one są na te cztery śruby, które pani właścicielka poprzednia myślała, że tych śrub nie ma, że to są śruby od obudowy. Okazało się, że to są śrubki od nóżek. Nóżki wskakują na taki bolec, tak, dwa bolczyki. I dokręcamy po prostu śrubami dla pewniejszego mocowania, żeby nam telewizor nie zleciał z tych nóżek. Dobra. I mamy, słuchajcie, piękne 42LF5610 gotowy do pracy. Śrubki żadne nie zostały. Ogromny plusik i ogromna satysfakcja. I zobaczcie, tak jak widzicie, uruchomiłem już telewizor, tak, ustawiłem go w miejscu, gdzie on jak na razie będzie, tak. Nie sugerujcie się z boku taką białą poświatą, tam komputer jest postawiony, tak. No,
obok, ale zobaczcie, puszczę wam takie krótkie demo, tak, LG, i zobaczycie, jak ładnie ten telewizor wyświetla. Puszczę wam fragment. Podłączony mam pod zestaw, tak, grający. A wy zobaczcie sobie, oczywiście już tu ustawiłem jasność, kontrast, tak, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Dobra, tu co prawda dźwięku jako takiego nie będzie, ale jak widzicie, wyświetlanie mamy pełne, równe. Miejmy nadzieję, że troszkę ten telewizor podziała tak, jakbyś powinno. No, czyli naprawa udana w 100, nawet bym powiedział w 200%. Bo jeszcze, tak jak mówiłem, satysfakcja dochodzi, że zrobiła się samemu. Dziękuję za obejrzenie materiału. Jeśli się podobało, to łapeczka w górę mile widziana. Tak, zachęcam do subskrybowania kanału. Zachęcam także do odwiedzenia mojego bloga elektronicznego na Facebooku Napraw to Jakub Wiśniewski. I widzimy się w kolejnych elektronicznych materiałach.